By spotkać Boga, trzeba zaryzykować i wyruszyć w drogę, bo tak zwany spokojny chrześcijanin nigdy nie pozna oblicza Ojca. Jeśli wierzący chce poznać swoją tożsamość, nie może siedzieć wygodnie w fotelu, kartkując książkę, bo nie ma na świecie takiego katalogu z obrazem Boga, ani nie da się naszkicować takiego obrazu, idąc za regułami, które z Bogiem nie mają nic wspólnego. Mówił o tym papież podczas mszy w kaplicy Domu św. Marty. Conoscerà l'immagine di Dio, mai troverà il volto di Dio. Kto nie wyrusza w drogę, ten nigdy nie pozna obrazu Boga. Nigdy nie znajdzie Bożego oblicza. Chrześcijanie osiadli, chrześcijanie spokojni nie poznają oblicza Boga. Powiadają, Bóg jest taki i taki, ale Go nie znają. By maszerować, konieczny jest ów niepokój, który sam Bóg umieścił w naszym sercu i który nas niesie na poszukiwanie Go. W Ewangelii Jezus spotyka ludzi, którzy obawiają się wyruszyć w drogę. Si conforma con una caricatura di Dio. I szykują sobie pewną karykaturę Boga. To fałszywy dowód tożsamości. Tacy nie są niespokojni. Stłumili w sobie niepokój serca. I rysują obraz Boga przy pomocy przykazań, a zapominają o samym Bogu. Uchylili przykazanie Boże, a trzymali się ludzkiej tradycji. I tak oddalili się od Boga, nie zmierzając ku Niemu. Lecz gdy czuli się niepewnie, wymyślali jakieś inne przykazanie.